Cześć, z tej strony Poketrener Kushi, witam was w mojej nowej serii Teoria Pokémon. Będę tutaj przedstawiał moje własne autorskie teorie spiskowe dotyczące świata Pokémon. Na pewno nie będzie odtwórczo, mam nadzieję, że będzie też ciekawie, dlatego zapraszam. Dzisiaj zajmiemy się tematem poruszanym już wielokrotnie, czyli wiekiem Asha Ketchuma. Była już masa teorii na ten temat. Moim zdaniem najbardziej trzymająca się kupy do tej pory była teoria o śpiączce, w którą zapadł Ash po uderzeniu piorunem w pierwszym odcinku. Jednakże kiedy ostatnio głębiej zastanowiłem się nad tym, niekoniecznie musiał być to powód, dla którego w anime jest wspomniane, że aż dalej ma 10 lat. Ale zacznijmy od początku. Otóż w pierwszym odcinku pierwszej serii jest wyraźnie powiedziane, że aż ma 10 lat i w tym wieku wyrusza w swoją podróż Pokémon. Następnie w anime upływ czasu jest wspomniany w kilku odcinkach, na przykład w odcinku 63. Ash mówi, że minął rok, od kiedy ostatni raz byli w Azuri. W specjalnym odcinku pod tytułem Pikachu i Pichu Ash mówi do Pikachu, że minął rok, od kiedy się poznali. Także z pewnością czas musi upływać. A teraz zastanówcie się, kto w ogóle powiedział, że Ash się nie starzeje? Dlaczego sądzicie, że Ash się nie starzeje? Popatrzmy na dowody. Z serii na serię zmienia się odrobinę wygląd Asha. Moim zdaniem wygląda on z serii na serię coraz dojrzalej. Masa postaci wspomina o upływie czasu. Jego mama mówi o tym, że był bardzo długo w podróży. Różne osoby, które spotkał w przeszłości, na przykład Brock czy Gary, podejmują różne decyzje życiowe, rozwijają się w swoich dziedzinach. Jeżeli dokładnie przeanalizujemy momenty, w których wiek Asha był wspomniany, zobaczymy, że właściwie jedyną osobą, która cały czas powtarza i twierdzi, że Ash ma 10 lat, jest narrator. I teraz, moi drodzy widzowie, nasuwa się pytanie, kim jest narrator w Pokémonach? Mam nadzieję, że znacie już teorię o Wielkiej Wojnie Pokémonów. Zaznaczam, że nie jest to moja teoria, ale jest dobrze udokumentowana. Opiera się ona na tym, że w świecie Pokémonów, zwłaszcza w pierwszej serii, zwłaszcza w rejonie Kanto, występuje jakiś nadzwyczajny brak dorosłych mężczyzn. Główna postać nie ma ojca, zarówno w anime, jak i w grze. Większość postaci nie ma ojców, do tego pojawia się postać porucznika Serge'a, który jasno i wyraźnie wspomina, że jego elektryczne Pokémony uratowały go podczas wojny. Opierając się na tej teorii, myślę, że możemy przyjąć, że ojciec Asha po prostu nie żyje, jako że nigdy przez całe kilkanaście sezonów nie widzimy go ani razu. Do tego jestem pewien, że w jednym z odcinków w pierwszym sezonie mama Asha mówi do niego, że ojciec byłby z niego bardzo dumny. Byłby. Pewnie gdyby żył. Okej, więc ustaliliśmy już, że ojciec Asha nie żyje i że jedyną osobą, która twierdzi, że Ash ma 10 lat, że Ash dalej ma 10 lat, jest narrator. A co gdyby narratorem był właśnie zmarły ojciec Asha? Co jeżeli Ash tak naprawdę rośnie, starzeje się, tak jak każde normalne dziecko, podobnie jak jego rówieśnicy, podobnie jak wszyscy dookoła niego, a jedyną osobą, która zdaje się tego nie zauważać, jest duch jego zmarłego ojca. Prawdopodobnie ojciec Asha zmarł na niedługo przed rozpoczęciem akcji anime i umierając miał w pamięci swojego 10-letniego synka. Dla niego, obserwującego poczynania swojego syna z perspektywy niewidzialnej duszy, w pewien sposób utarło się w nim, że Ash ma 10 lat. Ojciec Asha już nigdy nie przyjmie do wiadomości, że Ash jest starszy i dlatego jako narrator co jakiś czas wspomina w kolejnych seriach anime, że Ash ma 10 lat. Na przykład w odcinku 658 albo inaczej pierwszym odcinku serii Black i White. I to jest właśnie moja teoria co do wieku Asha. Ash się starzeje, Ash ma w tym momencie jakieś 13, może 14 lat, co możemy zauważyć po zmianie jego rysów twarzy. Dalej zachowuje się dosyć niedojrzale, ale z pewnością czas nie zatrzymał się dla niego w miejscu. Czas zatrzymał się w miejscu tylko dla jego zmarłego ojca. Okej, wiem, że ta teoria była trochę taka creepy. Mam nadzieję, że w następnym odcinku zrobię teorię dotyczącą mniej wrażliwych spraw. Na dzisiaj to tyle, co chciałem wam powiedzieć. Jak zwykle subskrybujcie mój kanał. Dzięki za oglądanie. Mówił Poketrener Kushi. Na razie, cześć.